Witam Was, kochani, ponownie. Mamy dzisiaj audycję Ludzie z Pasją. Dzisiaj drugi odcinek, a moim gościem jest Marcin Trzasko. Marcin jest operatorem dronów. Niedawno zrobił świadectwo kwalifikacji. W tej chwili lata Maviciem 2 Pro. Wcześniej miał jedynkę Pro. I chciałem mu zadać parę pytań. Marcin, bardzo Ci dziękuję za właśnie obecność tutaj. Też witam wszystkich. I Ciebie, Rafał. Słuchajcie, przede wszystkim chciałem zapytać Marcina, bo miał wcześniej do czynienia z Maviciem 1 Pro, a teraz lata dwójką. Jakie są odczuwalne różnice i czy to faktycznie jest taka różnica, za którą warto zapłacić, powiedzmy, te 2,5, czy około 2000, czy 3000? Tak, na pewno warto, ze względu na to, że szczególnie ta matryca pokazuje nam całą swoją, jak powiem, siłę w nocy. I tak samo jest mniej podatny na wiatr, czyli możemy latać przy większym wietrze, nawet możemy w lekkim deszczu, choć nie jest zalecane. Czyli Marcin, oprócz samej kamery są inne jeszcze właściwości, nie? Baterie, jak mówiłeś też, prawda? Tak, bateria troszeczkę dłużej trzyma, nawet niż tak jak miałem wersję Platinum, tam było 30 minut, ale tutaj w dwójce jest te 30 minut, tylko że trzeba latać, non stop trzeba latać, nie może dron być w zawisie. Napięcie, jakbyś powiedział. Napięcie tam było chyba 13 V czy 12, a tutaj już jest ponad 15,5 V napięcie jest już w baterii. A powiedz, jak wygląda sprawa, bo w Platinum już były te śmigła, takie low noise, prawda? I tutaj też są. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o poziom? Czy zwróciłeś uwagę, czy jest różnica, zauważyłeś? Nie, takiej różnicy nie ma, jest praktycznie ten sam dźwięk. Nie wiem, jak jest przy zwykłej wersji, musiałby po prostu dwa drony być koło siebie i słuchać sobie. Czy tak, aż tak bardzo nie jest to odczuwalne? No dobra, a powiedz, bo tych czujników też jest tutaj więcej, prawda? W Mavicu 2 Pro mamy tych czujników, kurczę, z każdej strony, 360 stopni. Czy to jest faktycznie, czy się to sprawdza, czy to jest taki zabieg marketingowy? Jak to odbierasz z tymi czujnikami? No z czujnikami to jest ciężko, bo trzeba by pójść gdzieś sprawdzić między drzewami, czy lata, ale na pewno lepiej działają niż w jedynce, bo przy samym lądowaniu, jak się stoi przy dronie, to on już nie chce lądować i już go tak zwane odbija go od lądowiska. I na to trzeba wziąć szczególną uwagę. Marcin, a jeszcze chciałem zapytać o OcuSync 2, bo tu już mamy trochę nowocześniejszy ten system. Gdzie tutaj widzisz zastosowanie? I drugie pytanie, czy przy tych trybach inteligentnych patrzyłeś, na przykład szybki Active Track, czy miałeś takie próby? Jak odczuwasz tego OcuSynca i te wersje drugie tego oprogramowania? No OcuSync na pewno jest lepszy, bo można latać na 2 km i dalej i się widzi cały czas praktycznie obraz i nie zrywa tego obrazu, że tylko mamy same te dane telemetryczne na pilocie, ale mamy cały czas obraz na danym urządzeniu, które mamy wpięte. No a systemy te autonomiczne, wszystko to elegancko, wszystko chodzi. Trzeba, jak to się mówi, trenować i jeszcze raz trenować. No dobra, my dzisiaj trochę ćwiczyliśmy. Jak uważasz, które z tych zagadnień, które poruszyliśmy, bo praktycznie się spotkaliśmy od 9, co przećwiczyliśmy, co było dla Ciebie takie cenne i co uważasz za takie, nie wiem, warte przyjechania i właśnie przećwiczenia wspólnego? Na pewno Hyperlapse, ale z waypointami i same waypointy. Na pewno warto i sobie to zapisać i przyjechać 4 pory roku i to samo puścić i połączyć. I zobaczyć tą różnicę. Tak. Jeszcze trochę o zdjęciach byś powiedział, bo typowym takim obrazkiem z drona jest zdjęcie na przykład pod słońce, czy przy zachodzie słońca, gdzie góra nieba jest dobrze doświetlona, a powiedzmy dół, cała powierzchnia Ziemi jest niedoświetlona. Dzisiaj też rozmawialiśmy trochę o tym, jak wydobyć te szczegóły z tych zacienionych możliwości. Jakbyś mógł jeszcze z tych zacienionych miejsc, jakbyś mógł jeszcze o tym wspomnieć, bardzo Cię proszę. No na pewno jak będziemy robić zdjęcia, to nie skupiamy się tylko na jednym zdjęciu czy na dwóch, tylko łapiemy dany obiekt, który nas interesuje, łapiemy go z każdej perspektywy, z każdej wysokości, z lewa, z prawa, kadrujemy go z lewej strony, z prawej, w środku. A wiadomo, potem darmowe programy te typu aplikacje Lightroom, Snapseed i bawimy się, ustawiamy, cały czas ustawiamy, zapisujemy, a potem sobie porównujemy wszystko. I faktycznie te efekty można wyciągnąć łatwym sposobem, nie? Bo dużo kolegów mówi, że oni nie mają czasu na bawienie się zdjęciami, bo są zajęci, zapracowani, wrzucają to, co mają, tak zwaną surówkę, ale jednak mam wrażenie, że można wyciągnąć łatwym sposobem.
w Snapseedzie to jest zdjęcie, wczytaj to dosłownie 10-15 sekund, już jest zdjęcie przerobione, to jest 3-4 suwaki i widzimy wielką różnicę. Marcin, jeszcze chciałem Cię zapytać, czyli Ty byś rekomendował jednak wymianę Mavica 1 na 2, tak jak z Twoich odczuć, no bo przeszedłeś, czy ta decyzja była dla Ciebie taka łatwa, czy się wahałeś, długo się zastanawiałeś, patrzyłeś sobie na opinię, jak to wyglądało u Ciebie z tym, z tą zamianą samą? U mnie to różnica była zasadnicza, bo jak zobaczyłem hyperlapsy, już takie te profesjonalne, co są na internecie, to już powiedziałem, że musi być lepszy sprzęt do zdjęć nocnych, na pewno. Sam próbowałem robić zdjęcia w nocne na Mavicu 1 Platinum, a tutaj na tym, tutaj na dwójce to jest o wiele prościej i praktycznie wszystko robi za nas sam dron. Jeszcze chciałem Cię zapytać, bo tutaj fajną cechą jest to, że ma dwójka to oświetlenie, prawda? To dolne, to wspomaganie lądowania, to oświetlenie właśnie dodatkową lampę. Jak Tobie się to sprawdza w praktyce? No, w praktyce mi się bardzo dobrze sprawdza, bo często człowiek musi gdzieś lądować między samochodami czy coś, albo w miejscu, gdzie nie jest nic oświetlone, włączam sobie oświetlenie. Jak powiem, że sam się znajduje, że dron mnie znajduje, że tak powiem. I to jest na pewno bardzo przydatne. Można też zakupić sobie dodatkowe oświetlenie, dodatkowe latarki, które też pomagają w trakcie lotu. Marcin, a jeszcze chciałem Cię zadać takie pytanie właśnie, bo ja widziałem Twoje produkcje, czy produkcje, gdzie Ty byłeś autorem ujęć wideo. Powiedz, nie wiem, na ile możesz powiedzieć, bo specyfika Twojej pracy też jest taka, że nie wszystko można powiedzieć, ale może to, co jawne, może byś nam trochę powiedział, jak było z tymi produkcjami. Ja nie wiem, czy będę w stanie fragment pokazać, ale na mnie zrobiły to duże wrażenia te filmy, naprawdę, i te montaże. Tak, na pewno, no wiadomo, zgody z godami, że tam gdzie się człowiek gdzie lata, ale to są takie ujęcia, jak to się mówi, raz, dwa, trzy i trzeba lecieć. Nie ma czasu na ustawianie tam przysłon, czy szukanie światła, czy innych rzeczy, tylko że mówię, to trzeba gonić za czasem i za udanym ujęciem. Dobra, a jeszcze chciałem Cię zapytać, jak sobie radzisz z geozonami, bo Ty zdejmujesz ograniczenia w aplikacji bezpośrednio w telefonie, prawda? Nie zgłaszasz przez kompa, czy skanowałeś, czy wysyłałeś też zdjęcia do DJI? Jak to było, Marcin, u Ciebie? Nie, no jakby w danej aplikacji tam, że pokazywało, to przychodzi wiadomość na drona, podaj numer telefonu, wysyłał się numer telefonu. Przychodzi po chwili zwrotny SMS z kodem i ściągało. Tylko, że to było na niebieskich zonach, nie na czerwonych, bo na czerwonej jednak trzeba będzie wysyłać zdjęcie świadectwa przód i tył i czekać na zgodę, a to jest jakiś czas około 5-10 minut. Czyli te strefy, w których latasz zwykle, to są niebieskie właśnie i o to Ci chodziło, jak przypominam sobie. Tak, w większości są to niebieskie strefy. Fajnie. Słuchaj, Marcin, ja Ci bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że też ten czas fajnie dzisiaj spędziliśmy, bo starałem Ci się przekazać tyle, ile mogłem w tym czasie. Dzisiaj mamy bardzo ładny dzień. Dużo polataliśmy. Widać, że te systemy się rozwijają coraz bardziej, ale też umiejętności i świadomość trzeba mieć ich, nie? Jak zastosować, jak je wykorzystać najlepiej. Na pewno to było takie dla mnie też ciekawe, że mogliśmy przećwiczyć w różnych warunkach, ale też muszę Ci powiedzieć, że jak ja ćwiczyłem poprzednio dwójką poszczególne tryby, na przykład hyperlapsy, te waypoints, to miałem wrażenie, że to jednorazowo na przykład obraz nie był stabilny, a dzisiaj mieliśmy dokładnie te same objawy i widać, że nie wszędzie on idzie jak po maśle, że jednak są takie zachwiania, nie? Tak wiatr nim trochę jednak tak porywa go. Tak, tak, porywaj, to żeśmy się sami wychwycili, nawet na małym ekranie, takim jak telefon, jakśmy przeglądali. Fajnie. Marcin, bardzo Ci dziękuję, słuchaj, za ten wywiad. Życzę Ci bardzo wielu udanych lotów i pozdrawiamy wszystkich naszych kolegów z anteny naszej kawy, ale także z kanału. Pozdrawiamy wszystkich właścicieli Mavików 2 Pro, bo głównie dzisiaj się na nim skupialiśmy. Dzięki Ci, Marcin. Dzięki, tak samo pozdrawiam.